In Poland, we are very happy. We observe what is going on between the United States and Poland. And when we assess our relations between the United States and Poland, Polacy bardzo dobrze oceniają relacje i współpracę z Amerykanami, szczególnie z militarnego punktu widzenia. Jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie? One thing I wanted to say when we were talking about Ukraine, that I'll say now, is you and I first met in Izmir when Bogdan Tarkovsky said, hey, you've got to talk to this guy, General Pachin. He is the expert on Ukraine. And I remember you came and visited us, and I was astounded at how much you knew about Ukraine. Jeszcze jedno odnośnie Ukrainy. Pamiętam, kiedy ty i ja pierwszy raz spotkaliśmy się, a miało to miejsce w Izmirze. Generał Bogdan Tworkowski powiedział mi, że powinienem z tobą porozmawiać, ponieważ jesteś ekspertem w sprawie Ukrainy. Byłem zaskoczony tym, jak wielką wiedzę masz na temat Ukrainy i jakie masz tam kontakty. Wszystko na temat Ukrainy wiem od ciebie. Otworzyłeś mi oczy na sprawę ukraińską i bardzo ci jestem za to wdzięczny. Właśnie ludzie tacy jak ty, polscy oficerowie, żołnierze przybywający w Iraku i Afganistanie, których spotkałem na przestrzeni lat, mają ogromne znaczenie dla NATO. Wiesz, jaki mam stosunek do Polski i wiesz, że nie ogranicza się on tylko do sfery bezpieczeństwa albo relacji międzynarodowych. Początków naszej relacji możemy doszukiwać się już w czasach rewolucji. Prawdopodobnie każdy Amerykanin słyszał o Tadeuszu Kościuszce i Kazimierzu Pułaskim. Interesującym faktem dotyczącym Kościuszki jest to, że był on uznawany za obywatela Litwy i Białorusi. Są to przykłady Europejczyków pomagających Amerykanom w uzyskaniu niepodległości. Kiedy idziesz do Białego Domu, możesz znaleźć tam ogromny pomnik Kościuszki, jak również jest ogromna statua Kazimierza Pułaskiego w Alei Pensylwanii. Kazimierz Pułaski, the father of American cavalry, saved George Washington's life at the Battle of Brandywine, was mortally wounded himself in the Battle of Savannah, Georgia. I just saw his monument in Savannah this summer. It's massive. And you can go up and down the United States. There are towns and counties, highways, bridges and highways named after these Polish patriots. Kazimierz Pułaski, założyciel amerykańskiej kawalerii, który uratował życie Jerzego Waszyngtona w bitwie nad Brandywine, a następnie sam śmiertelnie raniony w bitwie pod Savannah, tego lata widziałem jego ogromny pomnik Savannah. W całych Stanach Zjednoczonych są miasta i powiaty, mosty oraz autostrady, które noszą imiona polskich patriotów, którzy nam pomogli. Kościuszko wrócił walczyć dalej w Europie po rewolucji i możesz znaleźć jego ogromny pomnik na West Point. Polska jest częścią amerykańskiej globalnej strategii i przez to mam na myśli jej możliwości i pomoc w interesach. Gdziekolwiek jest konflikt, to wiemy, że możemy tam znaleźć polskich żołnierzy, którzy nie obawiają się nawet najcięższych sytuacji. Jest to dla nas coś więcej niż tylko biznes lub interesy. Mój szacunek opiera się na gotowości jednostek zbrojnych do działania i to, czy naród wyznaje zasady oraz wartości, które nas łączą. Z praktycznego punktu widzenia Polska stanowi ważny punkt w zapewnieniu bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim. Kiedy spojrzymy na mapę, Polska znajduje się w centrum, stanowi siłę utrzymującą równowagę w regionie i jest hubem dla działań Amerykanów w tym regionie Europy. A więc Polska jest w centrum naszych działań, by odstraszyć Federację Rosyjską. Niemcy, wasz sąsiad, jest naszym fundamentem.
baza lotnicza w Ramstein, stacjonuje tam 30 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Nie są tam, by bronić Niemiec. Jest to ich baza wypadowa dla amerykańskich działań w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Cieszy mnie fakt, że nasi prezydenci zgodzili się na zwiększenie obecności amerykańskich sił w Polsce. Właśnie te możliwości, na które przystaliśmy, są odpowiedniejsze niż tylko obrona, rozpoznanie, zwiększona kontrola. Są to rzeczy bardziej czasochłonne, ale konieczne dla szybkiego usprawnienia, wzmocnienia. Niemniej jednak Polska ma w tym układzie obowiązki do wypełnienia i nie ograniczają się tylko do kupowania amerykańskiego sprzętu, lecz również do rozwoju infrastruktury, która umożliwiłaby sojuszowi sprawniejszą komunikację. Wojskowe Centrum Transportu, które powstanie między Warszawą a Łodzią, myślę, że to bardzo dobry i ważny projekt, jeśli połączy kolej, autostradę i lotniska. To korzyści ekonomiczne Polski wzrosną. Nagle Polska stanie się łącznikiem między Morzem Czarnym. Powstanie połączenie od Morza Czarnego aż po Gdańsk. To jest bardzo ekscytujące, kiedy pomyślisz o tym, jak szybko będziemy mogli przenieść nie tylko siły północne, ale także mieć korzyści ekonomiczne. Poland, of course, has a responsibility in this relationship as well. It's not just buying American equipment. It's about the infrastructure that allows the whole alliance to move rapidly. It should be priority. I remember your assessment, previous assessment. The Solidarity Transport Hub that's I think is going to get started here between Warsaw and Łódź. I think that's a very good, important project. If it connects rail and highway and airports, the economic benefit to Poland will be huge. All of a sudden, you know, from the Black Sea a connector that connects the Black Sea, Constanza through the STH up to Gdansk. I mean, this is very exciting when you think about how quickly you you could move not only military forces but economic. Ważną częścią Trójmorskiej Inicjatywy jest poprawienie połączenia między północą a południem, także w celu zwiększenia niezależności energetycznej. Polska jest w samym środku tego wszystkiego, a więc kiedy myślimy o relacjach polsko-amerykańskich, to widzę ważnego sojusznika, który ma duże znaczenie geograficzne, posiada potencjał ekonomiczny oraz kobiety i mężczyzn, którzy cenią bezpieczeństwo nie tylko dla Polski, ale całego sojuszu. Uważam, że polska marynarka mogłaby robić więcej na Morzu Bałtyckim. Wydaje mi się, że współpraca z innymi sojusznikami i partnerami, takimi jak Szwecja, wydaje mi się naturalnym połączeniem ze współpracą amerykańską w zakresie działań wojennych na okrętach podwodnych, chroniących wybrzeża, zapewniając swobodną nawigację, pracując nad wspólną mapą morza. Jest to sfera, w której widzę potrzebę większego wysiłku. Relacja między Polską a Niemcami jest bardzo istotna. Zajmujecie większą część północnej Europy. Większość dróg, których używa sojusz do przemieszczania się ze wschodu na zachód, znajduje się w Polsce i w Niemczech. Również relacje ekonomiczne między Polską i Niemcami są bardzo silne. Niemcy, które są globalną ekonomiczną potęgą, są głównym partnerem ekonomicznym Polski, a Polska jest 6. partnerem handlowym dla Niemiec. Wasze relacje handlowe są większe niż na przykład niemiecko-rosyjskie. Jeżeli mam być szczery, martwi mnie to, że Polska w dalszym ciągu domaga się reparacji wojennych od Niemiec w 75. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Widziałem tak wielu różnych niemieckich przywódców przybywających do Warszawy, przybywających do Polski, przepraszających oraz przyjmujących odpowiedzialność. Większość z nich urodziła się po wojnie, ale mimo to wciąż tu przyjeżdżają i przepraszają. Nie wiem, dlaczego istnieją roszczenia o odszkodowania.
Nie wiem, czy gdziekolwiek w historii byłyby zadośćuczynienia, które doprowadziły do poprawy relacji. Doprowadziłyby do lepszej sytuacji. Nigdy nie widziałem rosyjskiego oficera, który by tu przychodził i przepraszał. Nigdy nie widziałem rosyjskiego przywódcy, który by tu przychodził i przepraszał. Niemcy są sojusznikami w NATO. Miałem szefa, który kiedyś mi powiedział, że możemy uczyć się z przeszłości, ale nie możemy żyć przeszłością. I don't know anywhere in history where reparations have led to improved relationships, have led to a better situation. I've never seen a Russian officer come here and apologize. I've never seen a Russian leader come here and apologize. Germany and Poland are EU members, they're NATO allies. Germany has, when I think of the amount of money that Germany has invested in Poland indirectly through the EU, I had a boss one time, he was a psychiatrist, General Jowen. He said, you can learn from the past, but you cannot live in the past. And I think those are wise words. Twoje trzy główne zalecenia, wskazówki dla Polski, dla naszej obronności, systemu bezpieczeństwa przyszłości. Number one, always continue to maintain the highest level of readiness of your forces. Having equipment is only one part of it, but soldiers that are trained, well educated, maintenance of equipment, and that people know how to use what they have, that always has to be the top priority. So tough training exercises. Po pierwsze, zawsze utrzymujcie najwyższy poziom gotowości swoich sił. Posiadanie ekwipunku to tylko jeden aspekt, ale wyszkoleni żołnierze, wykształceni, konserwacja sprzętu i ludzie, którzy wiedzą, jak korzystać z tego, to zawsze musi być najwyższy priorytet. Numer dwa to inwestycja w lidera, rozwój, kształcenie i szkolenie oficerów, ale także podoficerów. Wydaje mi się, że ważna jest odpowiednia ranga podoficerów. Sierżanci, którzy mają autorytet, wykorzystują swoją inicjatywę. Gdy ten priorytet stanie się integralną częścią Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, to ostatnie połączenie z sowieckim stylem zostanie zerwane. Po trzecie, relacja między Stanami Zjednoczonymi a Polską jest obecnie najmocniejsza, jaką było mi dane zobaczyć i nie wydaje mi się, żeby miało się to zmienić. Polska ma bardzo ważnych sąsiadów. Wspomniałem zresztą już o Niemczech. Relacja między Polską i Litwą jest również bardzo ważna. Polska i Białoruś. Każdy zyskuje na tym, że na terenie Białorusi nie ma wojsk rosyjskich. Myślę, że Polska może przyczynić się do przekonania prezydenta Łukaszenki, by utrzymać taki stan rzeczy oraz umożliwić mu dalsze orzekanie o niepodległości i suwerenności Białorusi. Rozumiem połączenie Białorusi z Rosją, ale to nie jest tak, że próbujemy w tym momencie oderwać Białoruś od Rosji. Myślę, że każdy dzień bez stopy rosyjskiego żołnierza na terenie Białorusi to dobry dzień. But every day that there are no Russian ground troops in Belarus, I think is a good day. And then finally with Ukraine, I think that the historical connections, and of course there have been terrible tragedies as well in this long history, but Ukraine being confident that a strong Poland is on their border and is committed to Ukrainian sovereignty will be an important part of their ability to maintain what they're doing. A Polska i Rosja? Myślę, że strach i obawy Polski przed Rosją są oparte na długiej historii. W zasadzie Polska próbowała pomóc nam, byśmy ciągle mieli nasze oczy otwarte. Ale to nie znaczy, że musi zaistnieć konflikt. A najlepszym sposobem, by uniknąć konfliktu, jest robienie tego, co Polska do tej pory robi. Być gotowym,
mieć sojuszników, być czujnym i stanowczym. Be ready, have allies, be alert, and be firm.